Szanowni Państwo, w czwartek na rynku najnowsze wydanie Gazety Bankowej. Historyczne nie tylko z punktu widzenia całej historii Gazety Bankowej, ale myślę, że również historyczne dla Polski i dla polskiej gospodarki. W najnowszym wydaniu Gazety Bankowej publikujemy wywiad z panem prezydentem Andrzejem Dudą. Bardzo ciekawy, ale oprócz wywiadu publikujemy list pana prezydenta do polskich przedsiębiorców. Myślę, że to precedens w całej historii polskiej gospodarki. Myślę, że nie tylko po 1989 roku, gdy polski prezydent tak otwarcie, z taką życzliwością i z sercem zwraca się do polskich przedsiębiorców. Pozwólcie Państwo, że przeczytam drobny, mały fragment tego listu, który bardzo wiele mówi o tym, jak polski prezydent myśli o polskich przedsiębiorcach. Wielkim zadaniem, zawsze to będę podkreślał, jest dla mnie wzmocnienie polskiej gospodarki, podniesienie jakości życia w Polsce i pomoc Wam, polskim przedsiębiorcom, żebyście nie mówili, że państwo jest wobec was opresyjne. Musicie mieć więcej wolności, swobody działania i wsparcie od państwa, ale takie, z którego będziecie korzystać tylko wtedy, kiedy zechcecie, żebyście już nie mówili, że państwo zastawia na was pułapki. Myślę, że to bardzo znamienne słowa w ustach pana prezydenta Andrzeja Dudy. Myślę, że cały polski biznes, cały polski świat przedsiębiorców czekał na takie zdania ze strony nie tylko pana prezydenta, ale generalnie ze strony polskich polityków. Myślę, że jest to nowe otwarcie relacji między światem polityki i światem biznesu w Polsce. Poza tym jest jeszcze dużo ciekawych materiałów. Jest rozmowa z panem prezydentem równie ciekawa, gdzie pan prezydent mówi o tym, jak widzi polskie przedsiębiorstwa, jak należy im pomagać, jak należy je wspierać. I tak naprawdę stoi otworem cała Kancelaria Prezydencka na was, jest otwarta dla was, dla przedsiębiorców. Pan prezydent was zaprasza do współpracy. Ja ze swojej strony mogę powiedzieć, że zostałem totalnie zaskoczony przez tak otwartą postawę pana prezydenta i czuję się bardzo, bardzo, bardzo wyróżniony tym, że w naszej gazecie, na naszych łamach pan prezydent otworzył się na świat biznesu i zwrócił się do was bezpośrednio. Zapraszam do lektury jeszcze raz. Kłaniam się. Do widzenia.